Studio Hexagon przedstawia. Olgontak stał na okratowanych platformach pośród tub zawierających kwas chlorowy. Taki sam, jaki znajduje się w ludzkim żołądku, by rozbijać pokarm na podstawowe cząsteczki protein. Przed nim, tuż przy pomoście, znajdował się otwarty właz tuby wypełniony kwasem. Maksudim już jakiś czas obserwował go tak stojącego, pełen złych przeczuć. Wyszedł z korytarza oświetlony tuzinem lamp o zielonkawej, nekrotycznej barwie. Podszedł do współwięźnia losu. Olgontaku, co masz zamiar uczynić? Zastanawiam się nad sensem wartości braterstwa, a także solidarności w obliczu pewnej zagłady. Wszystko przepadło. Jesteśmy wspomnieniami. Jesteśmy martwi, nic nie pomoże, nawet twoje szlachetne czyny. Czy nie uważasz, że ona nas kompletnie nie potrzebuje? Jesteśmy dla niej pyłem. Nie trudź się. Lepiej by się mną nie interesował. Królu zapomnianej planety i zapomnianych ludzi. Wydaje mi się, iż nie doceniasz, jak małe mają serca ci, co się tobie oddają w nadziei na lepsze jutro. Powiedział tamten. Myślisz, iż nie myślę o tym każdej minuty, każdej sekundy? Jedynym powodem, dla którego mój mózg nie rozbryzgał się na tej podłodze, jest przyzwolenie na życie przez samą Zeryksję. Istoty tutaj mogą zaglądać w twoje myśli. Dobrze wiedzą o moich intencjach. Nie można ich tego przed nimi zakryć. Dlatego będę żyć, nim nie zobaczę luki w systemie. Póki nie poprowadzę rebelii zakończonej sukcesem, odparł Maksudim. Byłem martwy, nim się tutaj znalazłem, odparł rozmówca ostatniego monarchy, po czym skoczył do tuby z kwasem. Nawet nie krzyczał, po prostu zaczął się rozpuszczać. Jego niebieska skóra odkleiła się, mięśnie rozplatały, kości nieprzyjemnie wydzielały białą pianę pełną utlenionych związków, aż w końcu nie zostało z nieszczęśnika nic poza wspomnieniem. Olgontak wskoczył do tuby wypełnionej kwasem, a teraz wszystko, z czego się składał, popłynie elastycznymi rurami. Zostanie przerobione na pożywną, proteinową papkę dla załogi. Zarówno kultystów, jak niewolników. Maksudim stał oniemiały, niezdolny do jakiejkolwiek akcji. Gdyby myślał chociażby w połowie jak bohater z licznych baśni swojej cywilizacji, może uratowałby chociaż mózg współniewolnika tego statku. Bez wątpienia również by się poparzył kwasem, jednak to wydarzenie okazało się tak nagłe, nieoczekiwane, iż po raz kolejny w życiu Maksudim poczuł strach, który nie pomagał przezwyciężyć przeciwności losu, a paraliżował. Padając na kolana, załkał jak ranne zwierzę, skulił się na okratowanej platformie i przez jedną milisekundę rozciągniętą po 1000 drobnych chwil pojawiła się w nim jedna myśl. Co, jeżeli zrobi to samo co on? Czy będzie prawdziwie wolny? Co z jego ludem? W końcu z trudem powstał na nogi, podpierając się ręką o kolano. Stanął przed tubą wypełnioną kwasem. Zasalutował w niemym geście szacunku, którego nikt nie widział. Nikt oprócz niego samego nie był świadkiem. Stał tak dobrą godzinę, aż w końcu dłoń wskazująca taflę kwasu została opuszczona przez zmęczone ramię. Maksudim podążył po platformie, jak gdyby w transie, przeszedł korytarzami długą drogę. Kiedy wyszedł na mostek, gdzie na monumentalnym tronie siedziała Zeryksja, ta jedynie spojrzała na niego ukradkowo i uśmiechnęła się. Unicestwię cię. Jak ludzi mojej cywilizacji kocham. Zrobię to, powiedział król. Mam oczy wszędzie, znam wasze myśli. Zagroź mi jeszcze raz, a nawet koszmar ci się ku przestrodze nie przyśni. Tylko takie będą twoje ostatnie wspomnienia z naszej konwersacji. Znudziło mi się ciebie podziwiać, Maksudimie ostatni.
Stałeś jak zwykły tchórz, niezdolny pomóc komuś w potrzebie. Jak lud twój się zachowa, jeśli ujawnię mu te informacje? Czy będzie nadal stał za tobą? Rósł w solidarności? A może obróci się przeciwko tobie? Postawi bardziej skorego do konfliktu wodza. Uważaj od teraz na swój język oraz maniery przy mnie. Straciłeś w moich oczach tyle, ile zyskałeś ostatnią brawurą z granatami fuzyjnymi. Maksudim zamilkł. Nie mógł znieść myśli, iż Zeryksja ma rację. Czuł to dosłownie w kościach. Jako władca wiedział, iż lud nie zjednoczy się przy boku kogoś niezdolnego do walki, bez odwagi. Musiał odzyskać te cechy, stać się czymś lepszym niż obecnie. Przy okazji, powiedziała Zeryksja, mam dla ciebie niewielkie zadanie na odwagę. Weź jeden z moich okrętów, poleć na księżyc tej planety. Miałam zrobić to na polecenie Arumachian, ale myślę, iż mały oddział wystarczy, byś zrobił to sam. W końcu przyjąłeś moją pomocną dłoń i tym podobne, powiedziała żywa maszyna, wskazując hologram mapy gwiezdnej. Jak rozkażesz, o pani, odparł Maksudim, niemal mieląc ślinę w jamie ustnej ze złości. Powodem otrzymania tego zadania stał się fakt, iż flota arumachiańska korzystała z podbitych cywilizacji na ciałach niebieskich jako siła robocza do pozyskiwania źródeł paliwa, metalu oraz materiałów do budowy swoich okrętów z najnowszą technologią. Księżyc, o jakim była mowa, okazał się trzykrotnie większy od tego, jaki ma Ziemia, ale orbitował wokół gazowego giganta. Na jego powierzchni istniał lud jaszczurek o humanoidalnej budowie ciała. Prawdę powiedziawszy, to każdy kwartał, w jaki zajrzała Zeryksja w owej galaktyce, naznaczony został obecnością pionierów. Istot, które wyglądały identycznie jak Ziemianie, jednak z powodu małej różnorodności w puli genowej, zmuszone zostały do terraformacji planet, a następnie zasianiu ich pierwotnych oceanów biomasy, genami dominującymi, by w końcu, po milionach lat na owych globach, pojawiła się istota zdolna do zasilenia małej różnorodności puli genowej w ich rdzennej populacji. Pionierzy bowiem stali się rasą wymierającą, jednak prawie nikt o nich nie słyszał, tym rzadziej pojawiali się w legendach czy mitach. Najlepszymi zaś kandydatami do uratowania ich rasy okazali się ludzie. Jednak to nie miejsce, ni czas, by rozmawiać o nich i ich małych podbojach systemu gwiezdnego. Prawdą jednak było, a także jest, iż wiele istot w tej odległej, zapomnianej galaktyce, zwanej przez człowieka Andromedą, doznało wpływu pionierów na milenia przed wykształceniem się życia na ciałach niebieskich, do tego zdatnych. Stąd też wzięła się obecność humanoidów na niemalże każdej planecie posiadającej atmosferę z tlenem. Zarówno Maksudim, jak kronikarz Murat, a nawet Olgontak byli skutkami działań pionierów. Ale o tym nie jest zdolna wspomnieć żadna kronika, poza wszechwiedzącym umysłem ogarniającym ogrom tego ziarna wszystkiego. Monarcha swojego ludu posłuchał rozkazu Zeryksji. Wybrał się wielką barką transportową na powierzchnię Księżyca, ubrany w kombinezon z rdzawego zewnętrznego izolatora, kopułowej, przeźroczystej czaszy, jaką tworzył hełm, oraz z blasterem, energetyczną maczetą i plecakiem z płynnymi racjami żywnościowymi, które można było spijać przez słomkę poprowadzoną przez kombinezon do wnętrza hełmu. Strój przylegał dość dobrze do ciała dawnego władcy, a ten nie dopatrzył się żadnych rozdarć czy nieszczelności w swoim kombinezonie. Jego okręt o wielkim, bulwiastym cielsku okazał się barką, jaka wcześniej została opróżniona z niewolników różnych cywilizacji, a następnie zasilona przez załogę, jaka mogła stawić czoła tuzinom rebeliantów. Składała się z sześciu psionicznych istot o genealogii zbliżonej do grzybów,
15 bestii bojowych wyhodowanych przez zaufanych genomantów kultystów oraz 2 podkomendnych kapłanów mających sprawować pieczę podczas operacji. Maxudim dostał jeszcze szeroką obręcz na lewe ramię, gdzie wyświetlały się informacje pisane w jego ojczystym języku. Zadanie polegało na zebraniu zniewolonych reptoidów o 4 ramionach i 1 oku na ich czole, z kopalni wydobywczych do trzewi barki. Zadanie niby proste, gdyby nie fakt, iż księżyc posiadał zmurszałą, zielonkawą barwę lub osad, jaki sprzyjał powstawaniu gęstej mgły utworzonej z wyziewów licznych rafinerii, fabryk przetwórczych przeznaczonych pod magazynowanie obrobionych materiałów. Większość z tych budowli jednak nie była już uznawana za użyteczne i nie posiadała w swoich strukturach żywych istot poza jedną lokalizacją. Obręcz informowała o tym wszystkim Maxudima, a ten uzbroił się w cierpliwość. Jego translator psioniczny nadal działał i miał niemały zasięg. Musiał jednak uzbroić się w cierpliwość, nim dotrze na miejsce. Po godzinie barka desantowa opadła na piaszczyste podłoże, a byłemu władcy ukazały się fabryki. Wraz z armią bestii oraz połową psioników wybrał się w głąb konglomeracji ruszających się mechanizmów, młotów kształtujących rozżarzony metal, przekładni spychających zrobione części na stertę sobie podobnych. Zadanie nie okazało się niemożliwe do wykonania. Od grupka 4 kopalni, ustawiona w niewielkim odstępie od siebie, które borykały się z malejącymi zasobami wydobywanego przez nie kruszcu, pod dalszą obróbkę. W końcu, kiedy psioniczne grzyby rozstawiły się korowodem wokół posłańca Zeryksji wraz z bestiami bojowymi, które były już kompletnymi maszynami zasilanymi przez rdzenie fuzyjne, Maxudim odetchnął. Nacisnął na bransolecie odtwarzanie komunikatu, który brzmiał: pracownicy na rzecz chwały Imperium Arumachi, wasza praca została zakończona. Idźcie z nami. Nie stawiajcie oporu. Wszelki sprzeciw zostanie potraktowany za zdradę. Fabryki stanęły. Wielkie mechaniczne młoty kruszące oraz machiny wydobywające przez jeszcze chwilę chodziły, by kompletnie zamarznąć w miejscu zupełnie. Jakby to one zdecydowały, iż z tym komunikatem czas przemienić się w ruinę dawnych wspomnień. Lud jaszczuroludzi o jednym oku wyszedł z fabryk. Kuśtykał chwiejnie od przepracowania na swoich kończynach, by w końcu otoczyć oddział, jaki okazał się całkiem mały w porównaniu z liczbą robotników. Maxudim stał jak sparaliżowany. W pewnym momencie jednak ocknął się z odrętwienia i zabrał głos, aktywując translator soniczny, zaś psioniczne grzyby już zagłębiały się w umysł robotników, by zawładnąć nimi w razie zagrożenia. Pracownicy Arumachian, jestem Maxudim Ostatni z planety Avaleria. Tak jak wy, jestem niewolnikiem. Tak jak wy, cierpię niedostatek oraz wzbiera we mnie żałość. Pójdźcie z nami, a przysięgam na groby moich praojców, iż razem staniemy przeciwko niemożliwemu. Gdzie nasze zadośćuczynienie? Ozwały się liczne głosy jaszczurów. Arumachianie nagradzają współpracę z nimi przesiedleniem? Karkockie kłamliwe gówno. Nie macie nawet ich emblemów. Nie ruszymy się stąd, póki mięso i miód, jaki został nam obiecany, nie zostanie nam dany. Maxudim chwycił za hełm na wysokości skroni. Nie znał tego ludu ani ich obyczajów. Po ubraniu mógł rozpoznać jedynie, iż te istoty były zaledwie tubylcami przyłączonymi do określonych zadań w wielkiej maszynie przemysłu. A jednak pracowali bez strażników, co wskazywało na ich nieodzowną słowność, dotrzymywanie raz danej obietnicy. Stąd też domagali się teraz zapłaty za swój trud. Nie przynoszę zapłaty, jedno wypełniam rozkazy,
a one mówią jasno, iż macie zabrać się na barkę. Kwestii wynagrodzenia możecie domagać się ze swoimi panami, powiedział dawny monarcha. Łżesz jak Kroktul, odparł jaszczur pomalowany na klatce piersiowej w purpurowe barwy. Jam jest Gangnuk, jam jest ten, co ich prowadzi. Targ był prosty. 60 lat wydobywania krwi z tej skorupy, a potem możemy odejść. Taki pakt, takie prawo uczciwości. Nie znam się na waszych obyczajach, ni tradycjach, Gangnuku, stwierdził Maxudim. Jednak jeżeli chcecie dochodzić sprawiedliwości, musicie zrozumieć, iż sam niewiele mogę. Mam was tylko zabrać. Śmierć łgarzom, co nie dotrzymują słowa, ryknął Gangnuk, obnażając potworne zębiska. Dopiero teraz Maxudim zorientował się, iż ten nie ma maski, co oznaczało, iż jeżeli ich ciała mają podobną fizjologię, to księżyc, na którym stoją, posiada powietrze, tylko atmosfera jest niesłychanie zanieczyszczona na skutek fabryk, które i tak już ledwo zipią. Na rozważania jednak nie było już czasu. Gangnuk wyskoczył na 10 metrów wzwyż, niesiony siłą rozpędu z obnażoną bronią wykonaną z jakiejś konstrukcji hydraulicznej lub transportującej ciecz. Spadając na Maxudima, zamachnął się tak, by rozłupać temu hełm. Ten jednak pomimo strachu zmusił się do panicznego uskoku. Wyszarpnął swoją broń białą, sparował dwa kolejne ciosy oraz pchnięcia, a potem kolejne i jeszcze kolejne. Gangnuk nie dawał za wygraną, zaś psionicznych strażników najwyraźniej bawił taki obrót spraw, gdyż ograniczyli się do nieingerowania w walkę. Lud jaszczurów stał, wiwatując przywódcy. Monarcha miał ciężki orzech do zgryzienia. Styl walki tego przeciwnika okazał się szybki, dziki, ale nie pozbawiony finezji. W końcu awalerianin o rdzawym kombinezonie odskoczył, wyciągnął blaster o długiej na łokieć lufie, podczepianym od dołu magazynku w formie cylindrycznej baterii energetycznej oraz obłym uchwycie na rękę, mając zamiar szybko zakończyć pojedynek, lecz w tej chwili broń wytrącona mu została przez przeciwnika. Ciemnobrody król zablokował kolejne uderzenie na głowę swoją bronią białą, zbijając rurowaty, metalowy trzon obuchowego oręża na bok i w tym samym momencie wyprowadził pierwsze celne cięcie w udo jaszczura. Ten jęknął, odskoczył, w porę wytrącając przeciwnikowi maczetę. Gangnuk dopadł teraz zakutego w kombinezon władcę Avalerionu, zaczął go okładać pięściami. W odpowiedzi leżący kopnął go swoimi nogami, aby nabrać do niego dystansu. Na szczęście kombinezon nie uległ dekompresji. Cofając się poprzez odczołgiwanie się na plecach, Maxudim dopadł broni, a gdy Gangnuk już z jego maczetą w ręku chciał natrzeć na jego osobę, ten chwycił leżący obok blaster, wycelował i wypalił. Hukowi towarzyszył świszczący, przenikliwy gulgot. Gangnuk padł z przedziurawioną głową na wylot. Dawny monarcha patrzył na bezwładne ciało padające na piach. Zebrało mu się na mdłości. Siłą woli zdusił odruchy wymiotne. Wstał na chwiejnych nogach, schował blaster do kabury przy pasie, po czym powiedział z niemałym wysiłkiem. Wszelki opór jest daremny. Macie mnie słuchać. Ja jestem dla was drogą. Czy tego chcecie, czy nie? Niestety jestem jedyną drogą. Tłum oblegający korowodem oddział Maxudima szemrał między sobą, póki nie wyszła z pomiędzy niego mała istotka. Również jaszczur, ale o wiele mniejszy i młodszy. Kreaturka podbiegła do leżącego ciała, po czym objęła tors przywódcy wszystkich robotników i zakwiliła żałośnie. Mara Akra, Mara Kelm. Lud zaczął skandować, zupełnie oddając się rozpaczy i beznadziei, jaka zapanowała. W końcu ktoś podszedł, odtrącił młodą krewniaczkę Gangnuka, po czym odkroił prawą rękę przywódcy, wręczając ją oniemiałemu Avalerianowi. Translator psioniczny przetłumaczył słowa.
Oto ręka, za którą pójdziemy w otchłań. Noś ją przy sobie, jeżeli twoje serce prawe, a duch czysty. Inaczej szczeźniesz i żadne z twoich prawnuków nie będzie cię wspominać z dumą. Maksudim przyjął podarunek, po czym zarządził wymarsz. Wszyscy robotnicy w liczbie przekraczającej 500 żywych istot podążyło korowodem asystowanym przez mechaniczne bestie oraz psioników. Ci ostatni mogli interweniować i uśmiercać każdego w dowolnej sekundzie, w dowolnej chwili, nie wykryli jednak podstępu w umysłach tych istot, gdyż takowy nie istniał. Sługu z Eryksji szedł w milczeniu, spoglądając co jakiś czas za siebie. Nie widział już zapłakanej małej jaszczurki. Jedynie jej korpus, wystający z nad piaszczystego, zielonkawego podłoża, z widocznym, skręconym karkiem. Akt, jakiego nie zauważył ze względu na bycie roztrzęsionym. Być może był to jeden z kolejnych obyczajów tej rasy istot. Kiedy pada ktoś znaczny, zabija się i jego potomstwo. A przynajmniej tak sobie tłumaczył to Maksudim. Reszta misji przeszła bez większych problemów. Barka została załadowana po brzegi. Podniosła się bez większego problemu, zdolna udźwignąć znacznie więcej niż to, co obecnie miała w swoich trzewiach. W końcu wehikuł transportowy, przerobiony na prowizoryczny okręt, dołączył do floty z Eryksji. Kiedy zaś ciemnobrody władca swojego ludu w rdzawym kombinezonie powrócił przed jej oblicze, ta jedynie rzekła: dobra robota. Trzymaj rękę władcy, a ci będą tobie pokorni. Wiele zyskałeś w oczach tych sumiennych istot. Nic dziwnego, w końcu zabiłeś ich wodza. Armada Arumachi pozwoliła mi na gospodarowanie nimi wedle uznania. Wdróż ich przy pomocy swoich rdzennych ludzi w podstawy naprawy okrętów. Nie minie zbyt wiele czasu, nim te obleśne, obłe istoty, jakim służę, staną się moimi ofiarami. Wysłali nawet szpiega do mnie. Uwierzysz? Zwie się Wryk. Aktualnie jest konsumowany, bo naszym wojownikom zabrakło strawy. Jakbyś był tak posłuszny i przeznaczył 1/3 tych robotników o szarych łuskach na papkę, to by niezwykle pomogło. A zresztą wiesz, co robić. Tak jest, moja pani, powiedział Maksudim. Teraz już wiedział, iż droga na szczyt i być może ostateczna walka będą niczym otchłań w wierzeniach jego ludu. Zimna, niecierpiąca pomyłek. Musiał się wygrzebać z dna jaskini ku światłu, ku nadziei na lepsze jutro. Potrzebował tylko wspólnika. Olgon tak by się teraz niezmiernie przydał, ale pewnie już zostawał wchłaniany przez wygłodniałe jednostki w formie odżywczej papki. Cóż, w takim stanie być może chociaż pomoże im przetrwać o parę dni dłużej, albo duch jego oraz jego przodków wspomogą jego, a Valerianina w tym niemalże tytanicznym wysiłku rozpętania rebelii. Ostatni wpis z Kronik Gwiezdnych. Log #11. Autor serii Nieprawicz. Dla studia Hexagon czytał Maciek Ruszel.